Cześć, siema końcowie, witajcie w kolejnym materiału na kanale. Dzisiaj wracamy z serią Road to Glory i tutaj robimy potężną podmiankę w SBC. Zamieniamy Karima Benzemę, Player of the Month, na Kondogbie, którego jeszcze zrobiłem przed derbami Madrytu. Jak ten Kondogbia śmiga i czy ta wymiana się opłacała, tego dowiecie się z tego odcinka. Także zachęcam do stawienia łapeczki do góry. A jeszcze malutka wzmianka. Przez pierwsze 4 minuty filmu może być troszeczkę gorsza jakość dźwięku. Wynika to z tego, że niestety tego materiału nie nagrywałem w odpowiedni sposób i musiałem go odratowywać. Ale potem kolejne już kilka minut filmu są w najlepszej jakości, w jakiej tylko się da dla was nagrywać. Lecimy. Słuchajcie, jesteśmy na potężnym Road to Glory. Czas na powrót, po kolejnych kilkunastu chyba dniach bez odcinka. Ale za to będzie tak potężny odcinek, jakiego chyba jeszcze w tej serii nie było. Bo zaczniemy od nagród za Division Rivals, które otwieram w niedzielę o godzinie 19. Potem po tych nagrodach zrobimy jeszcze Kondogbie, póki on jest jeszcze w SBC przez 48 minut. Potem zagram eliminację do Food Champions i potem zagram Food Champions. A jeszcze nie wiem, czy po drodze nie będę musiał w Division Rivals parę meczów wygrać, żeby zgarnąć punkty do kwalifikacji do Food Champions. Także szykuje się naprawdę długi odcinek, długi wieczór. Zaczniemy, słuchajcie, u nagród wezmę sobie paczki niewymienne, bo jeśli dostanę jakiś foder, to go oczywiście wykorzystam na Kondogbie. Taki jest plan. Jesteśmy jeszcze w lidze pierwszej tutaj. Chociaż już niewiele do elitarnej brakuje. Jeśli chodzi o Food Championy. O! O! Świetnie! Kapitalnie! Myślałem, że nie mam tego. A jednak mam. Znakomicie. Czyli nie muszę grać kwalifikacji do Food Champions. Ikona jest. No właśnie. Wypuścili też... Co to jest za player? Ja mam w ogóle jakiegoś jeszcze player pika. Jeden z trzech złotych pikarzy 83+. To się jeszcze ostało chyba z jakichś SBC, których może robiłem na webapie ładnych kilkanaście dni temu. Może kilka dni temu. Nie wiem, co to jest za player pik. Wow! Wow! Świetny foder. Sergio Ramos. Kapitalnie się trafiło. Bardzo proszę. Do takiego Kondogbi się na pewno zda. Zobaczmy w ogóle, jakie są wymagania na Jeffreya. Okej, Ramos na pewno ułatwi zrobienie tamtego SBC. Jeszcze mamy oczywiście te dwie paczki niewymienne, więc po fodery, widzowie. O, w pierwszej paczce nawet nie mamy karty z wyższym overallem niż 82. Ale Ruben Neves 82 też może się przydać, zobaczymy. Tutaj pana Halera raczej nigdzie nie wykorzystamy. To sobie squixelujemy. W takim razie. I paczka za 50 tysięcy. Paczka za 50 tysięcy. I tu jest już od razu lepiej, bo mamy Tielemansa 84. Okej. Okay. Tielemansem z Ramosem, no coś już tutaj. Wow! Jeszcze dwa informy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo informy jak najbardziej się przydadzą. Ojojojojojojojoj, widzowie. Bye bye, Karim. Swoją robotę już wykonałeś, ale... W sumie dużą robotę. 149 meczów, 86 bramek, 41 asyst. Ale twoja pora już nadeszła, bo czas na Jeffreya Kondogbie w tym składzie, w tej drużynie. Przepalamy sobie taki składzik z samych kart, które mam w klubie, więc akurat to mnie cieszy. Ten droższy. Benzema, Rashford, Benzema. Dobrze. Pyk, pyk, pyk. Poszło. Pożegnaliśmy się z Karimem Benzemą. Mamy paczkę z żetonem draft jeszcze, widzowie, także to jest coś potężnego. Tielemans wraca, bo oczywiście był na duplikacie. Łyczek. Napoju jeszcze wymagany. Brawo! Udało się to złożyć. Znowu z kart, które mieliśmy w klubie, więc bardzo dobrze. Ramosa żegnamy. Otworzyliśmy go na samym początku i już go wykorzystujemy w bardzo, bardzo słusznym celu. Żeby pozyskać Jeffreya Kondogbie. Ulalalalala. Jeffrey Kondogbia. Dobra. Zobaczymy, jak ten pan będzie się sprawował. I pytanie, czy dostanie upgrade, bo w momencie, gdy wy będziecie oglądać ten odcinek już na YouTubach, to już będzie jasne, czy będzie 87 ocenę, może 86, a może zostanie na 85. Wszystko zależy od wyniku derbów z Realem Madryt. Ale taniec tutaj naprawdę dość zacny. No i myślę, że w środku pola będzie bardzo ciekawą postacią. Ale trzeba zrobić teraz czystki w składzie, widzowie, widzicie to? Cejk, Valverde już nie ma, Pedro Reboczo nie ma, Benzemy już nie ma, jest Best w ogóle na ławce, którego... No mamy wymiennego, więc potencjalnie można... Aha, tego musimy wstawić. No tak.
Dobra, damy sobie na razie tak. Jeffrey Kondogbia. Na pewnym zgraniu oczywiście. Styl gry cień by się przydał, ale pewnie takowego nie mam. No właśnie. No, teraz pan Jeffrey Kondogbia to tutaj będzie rządził i dzielił. Ciekawy jestem tego zawodnika. Ja zasięga strzał i dalekie strzelanie, więc będziemy próbować na pewno longshotów. Środek pola z Zenkunku powinni tutaj zdominować raczej. Zaczynamy zabawę. Trzeba zbić wreszcie tutaj rangę pierwszą. Pików za Food Champions to tam nawet nie liczę. Paczka Ultimate, może informy sobie zachowamy na środę. Będzie fajny odcineczek z nowej drużyny tygodnia. Nie, za drużyną rywala. I już zaczynamy. Klepkę, Ayan Rush, ale źle. Brawo, Jeffrey Kondogbia, pyk. Takie pasy i... Gdyby tutaj Vini nie wygrał główki z Zyle, wygrał. Nkunku, co tu się dzieje? Ayan Rush? Ojeju, ależ tu był blisko pierwszej bramki, ale co to w ogóle za akcja była? Niesamowicie ciekawa. Olala, brawo panie rywalu. Mini rzutka, ale strzał, Ayan Rush. Piękna akcja, do przerwy, 1-1. Firmino, czy poda? Czysto Zyle? Czysto. Niesamowita sytuacja. Niesamowita interwencja. Ja tu się zastanawiałem, czy poda, a może strzeli, czy poda dokładnie, a tymczasem Zyle po prostu wjechał sobie ze ślizgu. I elo. Karny w pierwszym meczu, widzowie. Karny w pierwszym meczu. Lewo, lewo, prawo, środek, lewo. Ja tak strzelam. Dobrze. Brawo do Norma. Ojojoj. Oj. Brawo. O, to był ciekawy mecz na start, na pewno. Ale karne perfekcyjne przynajmniej. Dobrze zaplanowane i zwycięstwo. Turgukuci Sukar. Mamy tutaj rywala ewidentnie z tutaj tureckimi korzeniami. João Felix! Pięknie, pięknie i... Rage Quit? Dobrze. Znaczy, okej. Okay. Niech i tak będzie, 3-0 bilans. Lecimy z chillowym czwartym meczem. Czy chillowy, to zobaczymy. Fajne czerwone mane tutaj u rywala. Fajne czarne linie u rywala. Ayan Rush tutaj szczęśliwie po nodze upomykano, ale jednak strzały trzeba oddawać. Akcje tutaj chodzą od początku spotkania. No brakowało na razie konkretów, ale ten konkret teraz się pojawił. Brawo, panie Lodi. Ayan dostanie dobrą piłkę i czy dokończy dzieła zniszczenia? Niestety nie. U bramki tym razem. Wreszcie Vini po pięknej klepce, po pięknej akcji na tempie. Wow! Baku się tu jednak znalazł. Wydawało mi się, że już nie ma opcji, żeby tą akcję dokończyć jakimś podaniem od Mane. No, trzeba to bronić, Mane. A jednak nie obroniliśmy tego. Mohamed Salah na 2-2. Niesamowita sytuacja, bo jednak w tym spotkaniu mamy dużo sytuacji w drugiej połowie. I jest Vini! A 3-2, brawo. Ciekawi mnie tutaj statystyka expected goals i ogólnie strzałów, czy... Może miałem zakłamany trochę obraz tego spotkania. Wydawało mi się, że...
Jednak sporo sytuacji zmordowaliśmy, ale jednak trzy bramki strzeliliśmy, więc nie aż tak mało z drugiej strony. A tych sytuacji było dużo. Dużo. 15 do 5 w strzałach. O 6 expected goals, no tak. Jedziemy po 5-0, czyli po ćwierć metek właściwie Food Championów. Uuu, pięknie Vini. Brawo. I jest jeszcze raz Felix na zielonce. 2-0 w 7 minucie. I trójeczka, Vinicius i Rage Quit. Na ten moment to tyle, wrócimy oczywiście z pozostałą częścią Food Champions, z nagrodami, no i paczkami z Team of the Week. Będzie się tutaj działo, oczywiście też ikonka, a właściwie SBC o ikonę Mid też tutaj wleci na tym koncie. Także oczekujcie kolejnych filmów, łapeczki do góry zostawiajcie i miłego dnia, trzymajcie się.